W tym tygodniu na niebie dosyć trudna planetarna sytuacja i wszystkie 12 znaków zodiaku będą musiały dać sobie radę z tym, co na niebie planety nam przyszykowały znakom ognistym czyli baranom lwom i strzelcom w tym tygodniu może być trochę trudno przystosować się do zasad i wymagań jakie będą mieli inni ludzie barany będą ze wszystkimi wojować baranom się będzie cała masa rzeczy nie podobać więc jeżeli oglądają nas zodiakalne barany no to trudno taki wasz los że w tym tygodniu musicie być buntownikami i bojownikami natomiast osoby które z baranami żyją pracują albo się uczą no muszą liczyć się z tym że barany generalnie będą na nie im bliżej weekendu, tym barany będą ostrzej wyrażać swoje poglądy, dlatego że w niedzielę czeka nas pełnia księżyca, która wydarzy się właśnie w tym znaku zodiaku, więc jeżeli barany poczują, że muszą coś zmienić w swoim życiu, że muszą podejść zupełnie inaczej do różnych kwestii i zagadnień, to nikt ich nie powstrzyma. Co baranom radzę, żeby się wszystko udało? Przede wszystkim znaleźć jednak pomocników do tego, na co macie ochotę, liczyć się z tym, że inne osoby może nie będą Was mocno wspierać, ale też nie powinny w tym wszystkim aż tak bardzo przeszkadzać i być trochę bardziej uprzejmym. Pomoże Wam w tym księżyc, który od poniedziałku do środy utworzy korzystny sekstyl do Waszego znaku zodiaku, ale w czwartek i piątek już radzę mniej wyrażać swoje opinie w tak skrajny sposób, jak to czasami barany mają. Po pełni, czyli poniedzieli, już zrobi się spokojniej? ale w tym tygodniu, jeżeli jesteście zodiakalnymi baranami, to zdecydowanie musicie uważać, dlatego że zbyt wiele konfliktów no, może Was osłabić, a wcale nie pomóc Wam w realizacji tego, co chcecie. W trochę innej sytuacji będą zodiakalne lwy, dlatego że lwy planety będą bardzo mocno w tym tygodniu wspierać. Lwy będą chciały zabłysnąć na tle otoczenia, lwy będą chciały odnieść wielki sukces. Księżyc, który do środy jest w opozycji do Waszego znaku zodiaku, bardzo Wam w tym pomoże. Ale na co lwy muszą uważać? Na emocje. Od wtorku Wenus, która będzie w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku, sprawi, że może Was w jakiś sposób dotknąć. Ludzka zawiść albo jakaś ob obmowa. Nie reagujcie na to wszystko nerwowo. Bądźcie ponad takie trudne i przyziemne sytuacje, a w weekend podczas pełni odzyskacie siły i okaże się, że to jednak wymieliście rację. Strzelce w tym tygodniu będą energiczne, bardzo pewne siebie. Planety strzelcą będą bardzo mocno wspierać i pomagać Wam będą we wszystkich trudnych sprawach, więc niczym się nie martwcie, do przodu organizujcie to, na co macie ochotę. Jedynie czwartek i piątek mogą być trochę trudniejsze, wtedy warto będzie zadbać o zdrowie, odpocząć trochę po to, żebyście w weekend znowu mieli całą masę pozytywnej energii. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce w tym tygodniu będą z wielkim optymizmem podchodzić do różnych trudnych spraw. Szczególnie na byki będzie można liczyć, byki od wtorku znajdą się pod wpływem opozycji Wenus, a więc okaże się, że jest wokół Was cała masa przyjaznych i życzliwych Wam ludzi. Warto w tym tygodniu prosić o wsparcie, prosić o pomoc. Od poniedziałku do środy księżyc w kwadraturze może co prawda szykować Wam jeszcze jakieś dodatkowe obowiązki, których się nie spodziewacie, ale już czwartek i piątek bardzo uda, a weekend spełnił Księżyca dla Byków wyjątkowo rozrywkowy. W dobrych humorach będą też zodiakalne panny, które poczują, że wreszcie wokół nich trochę mniej się dzieje, że wreszcie mogą odpocząć, zająć się porządkami, zająć się swoim zdrowiem i w tym tygodniu do środy będą panny szukać kogoś, kto im, kto im w tym pomoże, a potem będą po prostu realizować to, co sobie zaplanowały. Czwartek i piątek za to bardzo dobre dla miłosnego życia panien, więc jeżeli szukacie kogoś do pary, to wtedy randeczki powinny okazać się bardzo udane. Pewne siebie energiczne będą koziorożce, które są w tym tygodniu pod bardzo dużym wpływem Marsa i Słońca, które tworzą kwadratury do ich znaku Zodiaku, a to oznacza masę spraw, masę obowiązków, masę odpowiedzialności. Nie uda się przed tym wszystkim uciec, zwłaszcza dni od poniedziałku do środy mogą być po prostu bardzo, bardzo pracowite, ale spokojnie, koziorożce, czwartek i, czwartek i piątek wszystko zacznie się układać i wyjaśniać, i weekend zarezerwujcie na odpoczynek, dlatego że pełnia, która Znajdzie się w kwadraturze do waszego znaku zodiaku, raci nie dopasowywać się do innych, tylko robić wszystko tak, żeby to Wam było wygodnie. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą chciały, żeby świat był przede wszystkim miły i wesoły. Bliźnięta będą łakocić różne konflikty, bliźniętom będzie zależało na tym, żeby była dobra atmosfera, będą żartować, będą przekonywać innych do pomysłów ambitnych, ale może niezbyt trudnych. Więc przed bliźniakami taki tydzień, jak i bliźnięta po prostu lubią najbardziej. Pełnia weekendowa, idealny czas na zabawę, idealny czas na miłość, idealny czas na flirty, ta pełnia będzie bliźnięta bardzo mocno. Mocno w tym tygodniu wspierać. Wagi. Full energia. Słońce i Mars w Waszym znaku zodiaku sprawią, że z niczym nie będziecie chcieli czekać. Okaże się, że jesteście w stanie wziąć na swoje barki bardzo trudne sprawy. To jest dobry tydzień, żeby podejmować szybkie decyzje, nawet jeżeli okażą się trochę ryzykowne. W poniedziałek jeszcze wspierać będzie Was planeta Wenus, która jest w Waszym znaku zodiaku, więc to taki ostry, mocny dzień tygodnia. Ale też unikajcie już ryzyka, dlatego że jednocześnie wpływ Saturna może sprawić, że te ambitne sprawy udadzą się, jeżeli będziecie trochę bardziej Cierpliwi, więc spokojnie, małymi kroczkami, nie wszystko naraz. W weekend koniecznie powinny panny odpocząć. Pełnia, która będzie w opozycji do waszego znaku Zodiaku, spowoduje, że możecie mieć, trochę, za, możecie mieć trochę dość ludzi wokół was, gwaru i zamieszania. To jest taki moment, w którym trzeba zadbać o zdrowie, schować się w bezpieczne miejsce, zreorganizować różnego rodzaju plany i przedsięwzięcia, po prostu nabrać sił, a wszystko zacznie się bardzo dobrze układać. I wodniki, ostatni znak powietrzny, który w tym tygodniu będzie wesoły, pewny siebie, wodnikom szczęście sprzyja, od poniedziałku do środy księżyc w Waszym znaku Zodiaku ułatwi załatwianie tego, na czym Wam zależy, a od wtorku Wenus, która znajdzie się w kwadraturze, sprzyja dobrym relacjom z rodziną, dobrym relacjom z ludźmi, którzy są wokół Was i też rzuci trochę światła na Wasze zawodowe sprawy, więc skoncentrujcie się na zarabianiu pieniędzy, bo temu ten tydzień sprzyja najbardziej. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, w tym tygodniu będą w mega dobrych humorach. Nic nie będzie im przeszkadzać. Od wtorku zrobi się jeszcze milej, dlatego że Wenus znajdzie się w bardzo korzystnych relacjach do znaków trygonu wodnego. Poczują to przede wszystkim raki, które przez cały tydzień tygodnia będą wolały siedzieć w domu, zajmować się swoimi sprawami, nie wystawiać nosa poza bezpieczne miejsce, a w weekend już będą otwarte do imprez i do dobrej zabawy. Dla raków bardzo dobry tydzień, ale jedyne na co należy uważać to sąsiedzi i różne ich pomysły na zagospodarowanie domu, nie wiem, ulicy dojazdowej albo jakichś innych tego typu miejsc, to się rakom może nie spodobać w sprawach dotyczących domu, rodziny, mieszkania, raki będą nieprzejednane i wyjdzie im to na dobre. Skorpiony zdecydowanie bardzo dobry tydzień przed Wami, Wenus we wtorek wkroczy do Waszego znaku Zodiaku, a więc okaże się, że znajdziecie sposób, jak uporać się z trudnościami i jak przekonać innych ludzi do Waszych planów i pomysłów. Na początku tygodnia jednak, aż do środy, księżyc będzie tworzyć kwadratury do Waszego znaku zodiaku, więc możecie nie być w 100% pewni, czy jesteście tak dobrze do wszystkiego przygotowani i czy jesteście naprawdę tacy wspaniali, ale już od czwartku okaże się, że jednak jesteście, jednak wyszło na Wasze, jednak ten świat zaczyna się bardzo dobrze przystosowywać do Waszych zachcianek. Weekend dla skorpionów imprezowy, bardzo dobry czas na zawieranie nowych znajomości. I ryby, które w tym tygodniu trochę schowają się przed gwarem i zamieszaniem, będą zajęte przede wszystkim zarabianiem pieniędzy i ich wydawaniem. Od wtorku Wenus, która znajdzie się w trygonie do waszego znaku Zodiaku, sprawi, że będzie to dla was bardzo dobry czas, żeby trochę o siebie zadbać, kupić sobie ładne rzeczy, nabrać więcej takiego spokoju w sercu, co rybom też jest bardzo potrzebne, a weekend spokojniejszy, chociaż też może się okazać, że ta pełnia wyciągnie na was na imprezę, ale na tej imprezie zamiast tańczyć i szaleć, będziecie dyskutować o bardzo poważnych sprawach. Dziękuję. Zapraszam do obejrzenia filmu, który przygotowała Izabela Podlaska-Konkel, gdzie zostanie opowiedziane wszystko na temat tego, co czeka nas w kolejnych dniach tygodnia. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!